Dzień dobry Państwu. Nazywam się Karolina Szymborska. Chciałabym prowadzić Państwa dzisiaj w niezwykle interesujący temat, jakim jest książka dziecięca jako polska marka XXI wieku. Na początku każdej dyskusji o roli literatury dla dzieci zwykle przytacza się wypowiedź Paula Hazarda, którą wygłosił w 1932 roku w pracy Le livre les enfants les hommes. Książki dla dzieci podtrzymują poczucie więzi narodowej, ale podtrzymują też poczucie wspólnoty z całą ludzkością. Wyrażają najistotniejszą treść narodowego ducha, ale jednocześnie każda z nich jest wysłannikiem, który przekracza góry, rzeki i morza, aby szukać przyjaciół na krańcach świata. Każdy kraj daje i każdy otrzymuje. Trwa nieustanna wymiana i w ten sposób w wieku pierwszych doznań rodzi się powszechna Rzeczpospolita dziecięca. W wypowiedzi badacza kryje się wiele znaczeń literatury dla najmłodszych, jednak najbardziej uderzająca z nich ukazuje jej jako markę narodową i markę światową. Hazard uważał, że są one ze sobą ściśle związane, a połączenia te ujawniają się na rozmaite sposoby. Badacz nie rozumiał światowej literatury dziecięcej jedynie jako sumy literatur narodowych czy sumy arcydzieł literatur narodowych, ale jako pewną powiązaną wewnętrznie strukturę budowaną z tematów, gatunków, matryc narodowych, które mają charakter uniwersalny. Założenie Hazarda polega na tym, że każda książka dla najmłodszych współtworzy ponadnarodową dziecięcą republikę znaczeń, która jednocześnie stanowi idiom jej rodzimej tożsamości. Obraz ten koresponduje z goeteańskim projektem Weltliteratur. Goethe również marzył o literaturze uniwersalnej, światowej i wierzył, że nadeszła jej era w romantyzmie. Myślenie Hazarda było pochopne, ale nie całkiem fałszywe. Problematyczne w tym rozumieniu jest określenie, co ma wejść do kanonu, a co nie. Dlaczego pomija się pewne dzieła, a inne wyróżnia? Symboliczna moc tego obrazu pozostaje jednak niezwykle inspirującą ideą, wręcz utopijną. Zwraca nas bowiem do zbadania współczesnego statusu polskiej książki dziecięcej. Czy posiada ona moc deterioryzacji, suponowaną przez francuskiego koparatystę? By odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw uściślić, czym jest marka narodowa, a czym światowa. Jak podaje słownik PWN, pochodzi ona od niemieckiego die Marke i oznacza zarówno germańską wspólnotę sąsiedzką, powstałą w okresie rozkładu organizacji rodowej, jak i znak firmowy umieszczony na wyrobach danej firmy. Etymologia tego słowa jest jednak znacznie starsza i wywodzi się od łacińskiego markam, które oznacza charakter rzeczy, typ produktu wytwarzanego przez firmę pod konkretnym szyldem, wypalany znak, dobrą jakość, pieniądz, ale także granicę. Marka jest zatem figurą o podwójnym znaczeniu. Desygnuje unikatowość rodzimej wspólnoty, czyli reprezentuje wewnętrzne mechanizmy kształtujące jakość i rozpoznawalność produktu. Z drugiej wyraża sensy właściwe wspólnocie ponadnarodowej, eksterytorialnej. Marka zbudowana jest w tym sensie na dwojakiej podstawie, wewnętrznej i zewnętrznej. Desygnuje zarówno znak narodowy, jak i znak światowy, ale nie są to ze sobą znaczenia równoważne. Definicja ta wiąże się bezpośrednio z problemem nazywanym w tytule wystąpienia, odsyła do postrzegania literatury przez pryzmat marki. Dzięki produkcji i rozpowszechnianiu charakterystycznych krajowych dóbr przemysłowych i kulturalnych, w tym dzieł sztuki, tekstów literackich, nawet popularny autor książek dla dzieci, jak Janusz Korczak, może służyć jako przedstawiciel całości, marki związanej z więcej niż określoną branżą. W przypadku Korczaka będzie to na przykład międzynarodowy rynek książek dla dzieci. Nazwa Korczak reprezentuje i uosabia ducha całego kraju, zgodnie z tym rozumowaniem. Marki i nazwy marek są więc ponadkulturowe, mimo, a nawet dlatego właśnie, związku z danym narodem. Jako takie współczesne książki dla dzieci wpisują się w formułę literackiej marki polskiej na świecie. Musimy się w tym momencie zastanowić i serdecznie Państwa do tego również zachęcam, aby przemyśleć pewne kwestie, jakie czynniki decydują o tym, że dana książka czy literatura zyskuje miano marki światowej, jakie kryteria musi spełniać dzieło, by zyskać międzynarodowy zasięg.
Czy polska literatura dla dzieci jest marką światową na miarę XXI wieku? A może jesteśmy tylko brzydkim kaczątkiem literatury zachodniej? Czym wreszcie jest polski znak firmowy w XXI wieku? Czym się charakteryzuje? Jak jest postrzegany? Przez pryzmat swojej tożsamości? Nazwy? Reputacji? Osobowości? A może symboliki? Chciałabym teraz przejść do kwestii związanej z budowaniem narodowej marki, z procesem, który temu towarzyszy i jak wygląda dynamika rozwoju budowania marki. Od lat w badaniach toczy się dyskusja nad miejscem polskiej książki w świecie, a właściwie nieobecnością na rynkach światowych. Powszechnie uznaje się, że literatury pochodzące z bloku wschodniego mają mniejsze szanse na sukces, gdyż zasięg ich oddziaływania ogranicza się przede wszystkim do państw ościennych. Tylko nieliczne dzieła w kraju są wydawane poza własnym kręgiem kulturowym. Czy stąd wynika dotychczasowe mniejsze zainteresowanie recepcją polskich dzieł dla dziecka? Jeżeli przyjrzymy się literaturze dla najmłodszych, była ona traktowana jako mniej znaczące odgałęzienie literatury pięknej. To kompleks częsty w refleksji państwowej dotyczącej literatury książki dziecięcej. Czy wynika stąd fakt, że w rodzimej praktyce naukowej więcej miejsca poświęcono opracowaniu zagranicznych tłumaczeń na język polski i ich recepcji, a tak niewiele losom polskich przekładów? Tak niewiele przecież wiemy o losach książki polskiej na świecie. Mając to na uwadze, postanowiłam zweryfikować, jak rozwijała się polska marka literatury dziecięcej i jaka jest jej sytuacja obecnie. Nie można mówić o polskiej marce, nie zarysowując chociażby szczątkowo dynamiki jej rozwoju. Nie zaczęła się ona wszakże z nadejściem XXI wieku. Tradycja ta sięga czasów najdawniejszych. Chociaż jej tożsamość i wizerunek były budowane często nieświadomie. Obecne dwudziestolecie skłania nas tym bardziej do podsumowań i przyjrzenia się statusowi marki narodowej w kontekście transformacji, jakim poddana była książka dziecięca i rynek wydawniczy. Skoro minęło 20 lat od początku XXI wieku, a przy tym mieliśmy już w polskich dziejach znaczące dwudziestolecia, lata 1918-1939, przełom lat 1956-76. Wydaje się, iż to wystarczające powody, by przyjrzeć się uważniej literackiemu dorobkowi lat 2000-2020. Pokusa, by spojrzeć na ten okres jako pewną całość, niekoniecznie spójną, aczkolwiek charakteryzującą się swoistą dykcją, dominującym tonem, który składa się na osobliwy kapitał narodowy. Rok 2020 nie będzie stanowić to najprawdopodobniej żadnej wyrazistej cenzury we współczesnym procesie historyczno-literackim. Stanowi jednak on dobry pretekst, by poczynić próbę zebrania najważniejszych tendencji, nurtów i cech najnowszej literatury dla dzieci i młodzieży. Dotychczas obowiązywał w literaturze podział zaproponowany przez Krystynę Heskę-Kwaśniewicz. Mieliśmy tutaj podział literatury do 1864 roku, przedział lat między 1918-1939 i lata 1945-89, później rozciągnięte do 2005 roku przez kolejnych badaczy. Wyrastał on ściśle z zaplecza geopolitycznego. Bliższy jest mi jednak podział zaproponowany przez Annę Czabanowską-Wróbel, która dzieli literaturę według doniosłości i pozycji na świecie i towarzyszących jej pytań o książkę dziecięcą. Wyróżnia tutaj badaczka okresy Republiki Dzieci do lat 30. XX wieku, czas pytań o kanon, druga połowa XX wieku, aż do współczesnych przemian geopolitycznych. Pragnę zaproponować inną klasyfikację literatury czwartej. W tym celu sięgam do zaplecza konceptualnego zaproponowanego przez antropolog Margaret Mead i opieram swój podział na kategorii czasu i kulturę. Zabieg ten pozwoli mi wydobyć te momenty, które stanowią kamienie milowe w budowaniu polskiej marki. To właśnie stosunek do czasu i kultury dziecięcej były ukrytymi, ale potężnymi wskaźnikami literatury dziecięcej. Sposób istnienia dziecka w czasie i kulturze to dwa z najważniejszych wyróżników prozy dziecięcej, związane silnie ze światopoglądem ludzi epoki, z ich samopoczuciem w bieżącej chwili historycznej, stosunkiem do tradycji i do przeszłości, ale i uwarunkowaniami działania wielu wydawców,
tak zwanej literatury czwartej. Podział na polską literaturę dla dzieci ujawnia trzy istotne zwroty w odczuwaniu czasu i kultury dziecięcej, które wpłynęły na sposób widzenia świata i organizacji fabuł oraz na jej miejsce na miejsce literatury na rynku wydawniczym w Polsce i na świecie. Pierwszy przełom obejmuje okres formowania literatury postfiguratywnej. Od początków kształtowania literatury na naszym terenie, w czasach oświecenia aż do 1918 roku, nad widzeniem świata w książce dziecięcej zaciążyła, jak trafnie określił to Miłosz, tak zwana historite. To moment ideowego i artystycznego formowania przedstawicieli nurtu i gatunków literackich. Na początku można było zaobserwować próby tworzenia książek dydaktycznych i baśni, które mogłyby uczyć, ale jednocześnie bawić. Tu świetnym przykładem jest Klementyna Stańskich-Hoffmanowa czy Jachowicz. W dalszej kolejności rozwija się powieść historyczna. Dopiero w połowie XIX wieku zapewnia ona sobie na tyle silną pozycję, że staje się dla większości polskich pisarzy gatunkiem wiodącym. Najlepsze wzorce polskiej powieści dla dzieci zdobyły sobie sławę międzynarodową i stały się ozdobą nie tylko rodzimej, ale i powszechnej literatury. Jakkolwiek zarzuca się często temu okresowi wtórność wobec rynków zachodnich, to mimo trudnej sytuacji politycznej, rozbiory, cenzura, wiele ze stworzonych w tym okresie przez koryfeuszy polskich tekstów stało się już w wieku XIX własnością kulturalną świata. Choć jeszcze szerzej, wiek XX i XXI otworzyły to dla nich swoje podwoje. W pewnym sensie obdarowując je również nowym życiem. Potrzeba artystycznego ujęcia tematu nie jest jeszcze w tym czasie uświadamiana, a wysiłki idą raczej w kierunku przystosowania treści do celów wychowawczych. Szczególnie jednak ciekawy jest kazus Henryka Sienkiewicza. Światowa popularność polskiego klasyka była szczególnie żywa w XIX wieku. Autor W pustyni i w puszczy wpłynął znacząco nie tylko na rodzimą wyobraźnię, ale zyskał uznanie na rynkach światowych. Stworzone przez niego wzorce męskości i chłopięcości rezonowały z dwudziestowiecznym amerykańskim nurtem zwanym po angielsku biology. Był to nurt nauki o chłopcach i kształtowania charakteru męskiego. Zostały one wpisane zatem do kanonu literatury dla chłopców w wykazie stworzonym pod auspicjami The Boys Scouts of America w 1913 roku The Official Handbook for Boys. Zachęcano również wielokrotnie młodzież na łamach amerykańskiej prasy do lektury W pustyni i w puszczy oraz Quo Vadis. Niejako na przekór zaborcom udało się zatem wypromować model narodowej marki literatury dziecięcej, a jej twarzą został właśnie polski noblista. Kolejny etap transformacji przypada na lata 20. i trwa do lat 90. XX wieku. Określa on szeroki, heterogeniczny nurt w literaturze osobnej, który określam literaturą kofiguratywną. Stał się on możliwy w związku z wyczerpaniem pewnej formuły koegzystencji literatury i historii. Wiara w historię jako dostarczycielkę sensu i ładu egzystencji przechodzi w Polsce zasadniczy kryzys. Miejsce historii jako porządku obiektywnego i niezależnego od losów jednostki zajmuje wspólnota rówieśnicza. Cechą tego okresu jest rezygnacja z fikcyjności, zaczynają dominować hybrydy gatunkowe, w związku z ujednoliceniem systemu literackiego na ważności tracą podziały pokoleniowe. Rynek zalewa potężna fala prozy rówieśniczej, na przykład beletryzowanych zapisów zdarzeń rzeczywistych, dzienników, powieści harcerskich i obyczajowych. Początkowy entuzjazm związany z odbudową rynku wydawniczego po odzyskaniu niepodległości i przedstawieniem nowego świata literatury dziecięcej w latach 20. i 30. zniweczył niestety wybuch II wojny światowej. Zapaść owa miała inny jeszcze strukturalny wyraz. Polegała na kryzysie centralistycznego modelu kultury. W kolejnych latach książkę dziecięcą dotknęło ogólnonarodowe zjawisko nazwane na łamach lubelskich kresów przez Janusza Sławińskiego zanikiem centrali. Zdaniem badacza rozpadł się wówczas pewien system orientacyjny lektury, który pomagał czytelnikowi poruszać się po teoriach twórczości, reagować na nią, przyporządkowywać napotykane zjawiska pewnym wzorcom, scalać je i łagodzić.
tego spostrzeżenia wywodzi się popularny w latach 90. policentryczny model kultury literackiej, który słowami Czesława Miłosza można poetycko nazwać życiem na wyspach. Takie życie na wyspach dotknęło również literaturę dziecięcą. W latach transformacji, a więc w latach 1990-2005, rynek ponownie uległ przeobrażeniu, chociaż jego ideowa formuła dalej pozostawała w tym samym kręgu symbolicznym. Wydawnictwa w poszukiwaniu profilu obniżały niejednokrotnie standardy merytoryczne, skupiły się na imporcie i produkcji książek spod marki Disneya. Grzegorz Leszczyński w Magicznej Bibliotece dostrzega jednak, że tendencje edytorskie lat 90., jakkolwiek krytykowane i nieudolne, przyczyniły się do zbudowania polskiej marki lat 90. Niezależnie od komercjalizacji popularnej literatury dla dzieci, nurt ten kojarzymy raczej z takimi twórcami jak Janusz Korczak, Kornel Makuszyński, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Dorota Terakowska, Wanda Chotomska, Alfred Szklarski. Główną marką eksportową tego okresu jest natomiast twórczość Janusza Korczaka. Ze wszechmiar wyjątkowa. Chociaż dzieła starego doktora zostały przetłumaczone dopiero 20 lat później, od ich pierwodruku to nadal stanowią najważniejsze dzieło w światowym dyskursie badań nad dzieckiem. Utwory pisarza są analizowane na amerykańskich uczelniach nie tylko na kierunkach literaturoznawczych, ale także przez prawników, pedagogów i badaczy Children's Studies. Zajmowali się nim między innymi Jack Zipes, Bruno Bettelheim, Maria Nikolajewa, Roni Natow, Peter Hunt. Wywarł pisarz znaczący wpływ na kształtowanie się systemu legislacyjnego w kraju i za granicą. Jest on jednym z inicjatorów Konwencji Genewskiej Praw Dziecka z 1926 roku. Jego prace należą również do najczęściej tłumaczonych dzieł na języki obce. XXI wiek przyniósł rekonfigurację ideową literatury i zapoczątkował nowe trendy ideowe w literaturze osobnej. Ten nowy przełom dostrzegł już Grzegorz Leszczyński, uznając, że, cytuję, symbolicznym przejściem w nowe tysiąclecie był rok 2000. Historyk książki czy krytyk literacki nie znajdzie tu jednak żadnych przełomowych wydarzeń w kulturze. Nie nastąpiła wówczas żadna rewolucja kulturalna, nie wprowadzono oryginalnych rozwiązań w dziedzinie edytorstwa, promocji czy systemu subwencjonowania tytułów. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozpoczęła się krystalizacja nowych zjawisk, które narastały stopniowo i stopniowo nadawały ton nadchodzącemu pięcioleciu. Koniec cytatu. Wtóruje badaczowi Natalia Paprocka, która wskazuje, że mimo kryzysu książka dla dzieci i młodzieży gościła częściej na łamach prasy i w telewizji. Wywoływała też większe zainteresowanie opinii publicznej. Ten symboliczny początek wprowadza ważną kulturową przemianę. Jest to czas formowania w kraju tego, co nazywam literaturą prefiguratywną. Na świecie i w Polsce rozwija się w tym czasie krytyka szkoły Children's Studies, która afirmuje emancypację dziecka i propaguje jego kult. Oczywiście zarówno kultura dziecięca jako dziedzina i Children's Studies jako praktyka postawiły interesujące pytania nie tylko dla badaczy literatury, ale i dla twórców literatury dla najmłodszych. Jak mamy myśleć o literaturze w dzisiejszych czasach? Jakie miejsce zajmuje w niej dziecko jako współtwórca sensu? W jakim stopniu literatura dziecięca jest zwrócona ku przyszłości humanistyki prefiguratywnej? Ale jak powinna wyglądać marka literatury osobnej w nowym wieku? Dochodzi w tym okresie do kryzysu autorytetów, kanonów i norm, bowiem doświadczenia młodego pokolenia są zasadniczo różne od doświadczeń pokolenia starszego i młodzi nie widzą w nich drogowskazów, myślenia i postępowania. Nie chodzi to tyle o krytykę istniejącego systemu, ile o konkretne eksperymenty w tworzeniu alternatyw dla systemu, który jest uważany z różnych względów za wadliwy, niesprawiedliwy, o praktykowanie konkretnych inicjatyw i pokazywanie w ten sposób, że zmiana jest możliwa. W literaturze polskiej po roku 2000 równie ważne wydają się kontynuacje w ich przepracowanej formie, tak zwanego retellingu, jak i otwieranie nowych pól tematycznych, proponowanie dla dzieci nowych wzorców narracyjnych, w których zmienia się kierunek przekazu wartości. Młodsze pokolenia odtąd przekazują wzorce kulturowe starszym pokoleniom, a nie na odwrót, jak miało to miejsce wcześniej.
Z moich obserwacji wynika, iż najnowsze dwudziestolecie literackie przywraca przemilczane lub zagłuszane dotychczas wątki przekazów literackich. Wracają one teraz ze zdwojoną siłą, ale też w postaci przeformułowanej przez czas i okoliczności powrotu. Nurt ten formułuje więc nową jakość polskiej marki, ale wpisuje się też w ogólnoświatowe trendy. Do głosu dochodzi nowa formacja literacka. Aleksander i Daniel Mizielińscy, Grzegorz Kazdepkę, Anna Czerwińska-Rydel, Marcin Szczygielski, Jakub Skwosz, Paweł Berensewicz, Katarzyna Ryrych, Renata Piątkowska, Jonanna Papuzińska, Dorota Comrzyńska-Nogala, ale wielu, wielu również innych. Dotychczas omówiliśmy fazy budowania polskiej marki narodowej i jej specyfikę w różnych okresach. Polska jakość prefiguratywna staje się matrycą wydawniczą w XXI wieku. Każdy z przywołanych tu etapów wypracował też odrębny rodzaj rodzimej marki, odpowiednio postfiguratywnej, kofiguratywnej i prefiguratywnej. W praktyce oznacza to jednak to, że kultura postfiguratywna była wychylona ku przeszłości, kofiguratywna bazowała na tym, co teraźniejsze, namacalne, prefiguratywna, jakkolwiek chwyta, co jest teraźniejsze, to jest wiecznie wychylona ku przyszłości i otwarta właśnie na to, co będzie się działo później, jak dziecko może zmienić świat, jak narracja może zmienić naszą rzeczywistość. Mimo licznych transformacji rodzimego rynku, książka dziecięca zdobyła niezwykle silną pozycję na polskim rynku w XXI wieku. Od zawsze przyznawano jej moc transformacyjną, wielokrotnie identyfikowano ją jako zbójecką księgę młodego wieku, nie zawsze jednak cieszyła się aż tak wielką estymą, jakim w tym momencie posiada. W tym miejscu zastanówmy się dlatego, jakie miejsce zajmuje współczesna marka narodowa Polska w świecie. Czy można mówić o niej również jako o marce światowej? Przechodzimy teraz do kolejnej części dzisiejszego wystąpienia. Chciałabym zarysować pewien problem, jak sytuuje się właśnie polska książka dla dzieci wobec Weltliteratur. Problem z usytuowaniem narodowej książki w dyskursie komparatystycznym w kontekście Weltliteratur od zawsze sprawiał trudności. Potwierdzają to zresztą szczególnie współczesne badania statystyczne prowadzone nad książką dla dzieci. Specyfikę tego zagadnienia wyłożył Milan Kundera w eseju Die Weltliteratur – How We Read One Another, opublikowanym na łamach New Yorkera. Badacz twierdzi, że literatura jest uwikłana w postkolonialny układ sił. Waloryzowanie literatury popularnej odbywa się zatem według klucza geopolitycznego, który marginalizuje teksty pochodzące z państw znajdujących się za dawną żelazną kurtyną, promuje literaturę natomiast wielkich potęg. Kundera zarzucał ponadto narodom prowincjonalizm lekturowy. Przejawiał się on na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony postzależnościowe państwa nie dostrzegały rodzimej literatury z perspektywy uniwersalnej, z perspektywy związanej z ponadnarodową historią sztuki. Z drugiej strony, duże narody nie respektowały twórczości powstałej poza jej obszarem kulturowym. W konsekwencji krytyką literacką małych ojczyzn zawładnęły prowincjonalne kompleksy, które dodatkowo utrwalają te podziały i są utrwalane nadal przez wielu krytyków. Widać to wyraźnie na przykładzie literatury osobnej, również na polskim przykładzie. W toczącej się współcześnie na świecie dyskusji dotyczącej miejsca narodowej książki dziecięcej, na mapie świata odnajdziemy wszystkie znaczące lęki dotyczące uwikłania literatury w system polityczny i niuanse, które podnosił wcześniej Kundera. Petra Thiel w Tracking Trends and Brands in the International Children's Book Market porównuje recepcję Harry'ego Pottera, J.K. Rowling i Pippi Langstrom, Astrid Lindgren. Badaczka wskazuje na większy wpływ brytyjskiej powieści na rynki światowe i znacznie mniejszy zasięg oddziaływania rodzimej Pippi. W swej argumentacji powołuje się podobnie jak czeski prozaik na zależność geopolityczną literatur mniejszych. Jednak błąd w rozumowaniu badaczki polega na tym, że zestawia ona dzieła ze sobą niewspółmierne. Nie ze względu na ich jednak ogólnoświatowy rezonans, ale na czas i kontekst ich powstania.
Szwedzkie wydanie powstało wszakże w epoce Gutenberga, a angielski bestseller narodził się w epoce audiowizualnej. Trudno zatem porównywać sferę ich wpływu, przekładając do nich te same narzędzia. Znacznie lepiej Pipi Pończoszanka wypada na tle Alicji w Krainie Czarów Lewisa Kalora. Do innych wniosków dojdziemy także zestawiając angielski cykl powieściowy o czarodzieju Rowling z cyklem rosyjskiej pisarki Natalii Szerby – Czasodzieje, który nie doczekał się nawet angielskiego przykładu, a pochodzi z grupy tzw. państw uprzywilejowanych. Na polskim gruncie do tej kwestii odniosła się Anna Czabanowska-Wróbel. Badaczka słusznie stwierdza, że książki dziecięce, ale niekoniecznie literatura dla dzieci są eksportowane z Polski do wielu krajów na świecie. W innym miejscu słyszymy jakże znaną nam retorykę o niewspółmiernej randze twórczości polskiej i obcej. Tu cytuję. Pozycja polskiej literatury dziecięcej jest z kolei dużo niższa niż włoskiej. W światowej recepcji nie reprezentuje Polski ani jedno rozpoznawalne dzieło. Brak bowiem utworu, który byłby jednocześnie specyficzny dla naszego kraju, uniwersalny, a na dodatek wybitny. W swoich rozważaniach francuski uczony nie brał rzecz jasna pod uwagę literatury polskiej, ale z łatwością wpisałby ją w schemat takiej kultury, w której dzieciństwo byłoby traktowane jako czas pełnego ponagleń oczekiwania na dorosłość, nie zaś autonomiczny etap życia. Trzeba się z tym pogodzić. Żadna polska książka dla dzieci, mimo wielu świetnych dokonań współczesnych polskich wydawców i ilustratorów, nie miała tej rangi, co jedno włoskie arcydzieło o drewnianym dziecku samotnego ojca stwórcy. Przy porównaniu z literaturą włoską, polska literatura dziecięca zawsze będzie skazana na swego rodzaju komparatystyczną niewspółmierność, na wyraźną asymetrię związaną z innym typem recepcji i peryferyjnym charakterem. W podobnym tonie na temat literatury czwarnej wypowiada się zresztą Bogumiła Staniów. Z uśmiechem przez wszystkie granice przekonuje, że zasięg terytorialny polskiej książki dla dzieci był ograniczony głównie do terenów sąsiedzkich. Pesymizm ten powtarza się w wielu wystąpieniach publicystycznych od okresu międzywojennego. Jego przyczyny możemy szukać w wielu miejscach. Natomiast najczęściej wśród największych przyczyn tego stanu rzeczy wymieniano obok bariery językowej przewagę problematyki wewnątrznarodowej i wtórność artystyczną książki polskiej. Jako przyczynę słabego kursu literatury na rynku międzynarodowym Henryk Markiewicz wskazywał między innymi obojętność i brak dobrej woli świata wobec narodu bezpaństwowego. Tego stanu rzeczy, wtórował Tadeusz Pini, nie zmienią nawet najpotężniejsze wyżyny naszej twórczości. Zmienić go mogą jedynie nowe jakieś stosunki polityczne. Byłabym ostrożna w zbyt surowym ocenianiu polskiej literatury dla najmłodszych. Tak ostre przeciwstawienie literatury polskiej innym literaturom nie do końca jest zgodne z rzeczywistością. Nie możemy twierdzić, że nie mamy dzieł reprezentatywnych na polu literatury powszechnej. Wystarczy przywołać chociażby rangę, jaką miały i nadal mają w świecie chociażby teksty Korczaka czy Sienkiewicza. Prawdopodobnie ich rola w kształtowaniu wyobraźni międzynarodowej byłaby jeszcze większa, gdyby nie ówczesny system polityczny, ale to właśnie przez ich ponadczasowość, wartość ideową i artystyczną, którą niosły ze sobą, mogliśmy mówić o tym, że zapewniły sobie miejsce, stałe miejsce już w światowym kanonie. Nie jestem dlatego skłonna surowo oceniać polski krytyk i skłaniam się raczej do bardziej przychylnego spojrzenia na polski dorobek i jego międzynarodowy rezonans. Za Żeromskim jednak warto zapytać ponownie, jakaż jest bezwzględna i istotna wartość literatury polskiej w stosunku do literatur świata, ale pytanie to musimy skierować w stronę właśnie literatury dziecięcej. Czy miał rację Kundera, pisząc o niechęci do literatur mniejszych? Czy może nastąpiła jakaś transformacja reorganizująca podział literackich wpływów? Czy wreszcie współczesny rynek wydawniczy napędza te same geopolityczne mechanizmy, a może się one zdezaktualizowały? Naiwne byłoby stwierdzenie, że dawne układy w jakimś stopniu nie wywierają wpływu na współczesną recepcję książek i na współczesną markę polską. Faktem jest, że zachodnie rynki wydawnicze nie były dotąd otwarte na nowe tłumaczenia. Stanowią one zaledwie ułamek w ich produkcji. Trafiają do nich tylko wybrane książki. Głównym czynnikiem kształtującym w XXI wieku recepcję zagraniczną stała się po wojnie
planowa polityka kulturalna państw systemu kapitalistycznego. Przez to współczesną koniunkturę kształtują już inne relacje i zależności. Powołanie Unii Europejskiej zapoczątkowało określenie nowych kartografii, nowych podziałów literackich oraz jednoczesne ich przekraczanie w celu wytworzenia wizjonerskich alternatyw. Wreszcie rozszerzyły się granice i zmieniła się treść pojęcia literatura światowa, którą przestano już utożsamiać z literaturą Zachodu, literaturą europejską czy literaturą tradycji śródziemnomorskiej. Ale coraz częściej słyszymy o literaturze multikulturalnej, a nawet literaturze planetarnej. Harold Bloom, diagnozując współczesną dynamikę zachodniego kanonu, pisał, że napędzał go żywioł konkurencji z takimi artystami jak Szekspir czy Dante. W wyścigu o palmę obowiązują oczywiście pewne kryteria, ale nie są one natury politycznej czy moralnej, jak miało to miejsce dawniej, ale stricte artystycznej. Zaliczę do nich dziwność, typ oryginalności, którego nie sposób oswoić albo który tak nas oswaja, że przestajemy postrzegać go jako dziwny. Zmiany, które wpłynęły, były to wszystkie zmiany, które wpłynęły znacząco na sposób kształtowania się rynku polskiego, jak również na sposób kształtowania się polskiej marki. Przynależność do Unii Europejskiej umocniła z pewnością pozycję Polski, ułatwiła jej zdobywanie zagranicznych rynków. Nastąpił powszechny wzrost umiędzynarodowienia życia literackiego, powstanie licznej i dobrze już wykwalifikowanej kadry zagranicznych tłumaczy i znawców literatury polskiej, a wreszcie fakt, że po wojnie światowej wymiana międzynarodowa stała się świadomym procesem działania na rzecz polskiej książki. Tę diametralną zmianę ilustruje zestawienie, które opracowałam na podstawie danych statystycznych zbieranych od 1945 roku przez Bibliotekę Narodową. Możemy zaobserwować, że od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej wzrosła nie tylko ilość wydawanych w Polsce książek dziecięcych, ale także liczba ich tłumaczeń. Od 2006 roku wyraźnie wzrosła liczba publikacji i ta tendencja utrzymuje się do dzisiaj. W 2014 roku Biblioteka Narodowa otrzymała 2476 książek dla dzieci, czyli o 2180 więcej niż w roku 1945. Wtedy była to liczba 296 książek. Mamy więc do czynienia z dużym wzrostem liczby tytułów. Przyrost ten, jaki obserwujemy w Polsce, nie jest wprawdzie w Europie zjawiskiem wyjątkowym. Podobny trend odnotowany jest na przykład we Francji, nie jest jednakże aż tak powszechny. Świadczy o umocnieniu jednak książki dziecięcej na regionalnym i globalnym rynku, co ilustruje obecny diagram. Widzimy, że w Polsce tłumaczymy najwięcej, inne państwa są daleko w tyle. Wracając do poprzedniego zestawienia, odwrócone zostały w grupie proporcje książek polskich i obcych. Dawniej tłumaczono więcej książek zagranicznych, obecnie tłumaczenia polskie stanowią i oryginalne stanowią 55% całego zbioru, a tłumaczenia zagraniczne tylko 45%. Głównie dominują tłumaczenia z angielskiego i z francuskiego. W przypadku książek dla młodzieży niestety ta tendencja jest odwrotna, przeważają tłumaczenia z języka obcego. W roku 2018 roku nieznacznie spadła liczba publikacji, natomiast od tego czasu utrzymuje się na stosunkowo stabilnej pozycji. W literaturze dla dzieci zdecydowanie dominują pozycje nowe z XXI wieku, to aż 89%. Pozostałe stanowią pozycje z XX wieku, a 2% starsza klasyka. W okresie od 1945 do 2018 roku opublikowano 86 450 tłumaczeń tekstów dla dzieci i młodzieży. To grupa niejednorodna, ale oddaje jednak w pełni współczesny przegląd najważniejszych tendencji wydawniczych książki dziecięcej. Klasyka literatury czy badanie czytelnictwa nie wypada może najlepiej, ale spośród pisarzy największym zainteresowaniem nadal cieszą się utwory Jana Brzechwy, Andrzeja Sapkowskiego, Janusza Korczaka, Henryka Sienkiewicza, Ireny Jurgielewiczowej, Juliana Tuwima. Z
Z klasyków literatury najczęściej tłumaczy się dzieła Sienkiewicza, Mickiewicza. Jeśli jednak za kryterium popularności pisarza przyjąć liczbę języków, na które przełożono jego utwory, to najczęściej tłumaczymy Miłosza, Korczaka i Szymborską. W latach 2003-2013 najwięcej utworów literatury polskiej przetłumaczono na język rosyjski, ponad 1000, angielski 538, niemiecki 466 oraz włoski 381. W dalszej kolejności idzie hiszpański, francuski i czeski. Stąd argument o regionalności zasięgu polskiej klasyki wydaje się być chybiony. W zestawieniach opracowanych przez Bibliotekę Narodową, chociaż podkreśla się, że przeważa literatura z nowego dwudziestolecia, to jednak grupa ta nie jest zbyt reprezentatywna. Wśród nowej generacji artystów Biblioteka Narodowa wymienia w zasadzie Grzegorza Kazdepkę i Michała Rusinka. Wiemy wszakże, że zagraniczne rynki zdobywają najnowsze polskie książki. Na rynku angielskim znajdują się m.in. pozycje tandemu Aleksandry i Daniela Mizielińskich, tutaj Pod wodą, pod ziemią, tłumaczenia angielskie, teksty Piotra Sochy, Wojciecha Grajkowskiego, teksty Pszczoły, Drzewa i wiele, wiele innych. Szczególną estymą cieszą się książki duetu Mizielińskich. Welcome to Mamoko, Mapę, ale nie tylko. Mapy stały się szczególnym towarem eksportowym polskiego designu. Mizielińscy są laureatami licznych nagród i wyróżnień przyznawanych za projekty książkowe i internetowe, w tym prestiżowego międzynarodowego wyróżnienia Bologna Ragazzi Award z 2010 roku za książkę Co z Ciebie wyrośnie. Zdobyli również inne bardzo cenne nagrody, francuską Prix Société i włoską Primo Andersen za bestsellerowe mapy. Wyznaczyły one młodym czytelnikom szlak przez wszystkie kontynenty. Magazyn The New York Times umieścił je na liście 6 najpiękniejszych graficznie książek 2013 roku. Mapy są bez wątpienia największym polskim hitem na światowym rynku książki dziecięcej. W 2018 roku The Telegraph umieścił mapę na liście 100 najlepszych książek wszechczasów. Tylko w 2012 roku zostały przetłumaczone na 25 języków i sprzedane w liczbie 2 milionów egzemplarzy. W samej Japonii sprzedano ponad 100 tysięcy egzemplarzy. W związku z brakiem postanowiłam opracować zestawienie wybranych pisarzy młodego pokolenia, którzy reprezentują według mnie nie tyle kanon XXI wieku, o tym jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, ale stanowią oni polską światową markę. Dobór autorów nie jest arbitralny, jak mogłoby się wydawać. Zostali oni wyselekcjonowani ze względu na swoją oryginalność i reprezentatywność na polskim i zagranicznym rynku. Znaleźli się tu Grzegorz Kazdepkę, Andrzej Sapkowski, Renata Piątkowska, Anna Czerwińska-Rydel, Korczak, Katarzyna Rerych, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Marcin Szczegielski, Piotr Socha i Wojciech Grajkowski oraz Iwona Chmielewska. Zestawienie to opracowałam na podstawie danych Biblioteki Narodowej oraz Instytutu Polskiej Książki. Jak widać, przoduje w nich tłumaczenie Mizielińskich, natomiast w dalszych pozycjach plasuje się Janusz Korczak i Grzegorz Kazdepkę. Jako towar branży wydawniczej możemy uznać często i często popularnie się tak w uproszczeniu się myśli w ten sposób, że siła popularności książki jest zwykle mierzona skutecznym wprowadzeniem jej na rynek książki i jej sprzedażą. Według futurologów i badaczy trendów Matisa Holksa i Petera Whitmana trendy nie tylko odzwierciedlają obecny styl i popularny smak danego czasu, ale są też wrażliwe na zmiany społeczne, a zatem są również wskaźnikami przyszłych warunków społecznych. Możemy zaobserwować wyraźny proces powrotu polskiej literackiej marki na światowe rynki. Rynek potwierdził pozycję kilkorga wymienionych w zestawieniu literatów, od dawna uznawanych za klasyków współczesności. Sukces polskiej literatury dla dzieci po części przynajmniej wynika z zainteresowania świata doświadczeniami historycznymi narodu, który w najgroźniejszej postaci przeżył hitlerowską okupację i kształtuje własny model literatury. Jednak współcześnie decyduje o tym również świadoma polityka wydawnicza. Mechanizmy promocji i sprzedaży książki dziecięcej rodzące się w latach 90.
Na nowo i od podstaw nadały realny sens nieco lekceważonej przez krytykę kategorii popularności. Przestrzeń marki książki związana jest z brandingiem. Nie stanowi wyłącznie tego, co tekstowe, ale książka powoli zostaje włączona do przestrzeni performatywnej. Powrót literatury dla dzieci na zagraniczny rynek wiąże się dlatego ściśle z obecnością w mediach. Media aktywnie uczestniczą w promowaniu młodej literatury. Szczególne znaczenie mają medialne akcje promocji czytelnictwa w Polsce. Literatura promowana jest także na międzynarodowych targach książki, m.in. na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie, Bologna Children's Book Fair, ale też na wielu spotkaniach autorskich z autorami. Innym kluczowym czynnikiem popularyzacji i komercjalizacji opowieści dla dzieci na całym świecie jest to, co można przenosić z jednego medium na drugie, jak pokazują dwa ostatnie zjawiska sprzedaży globalnej. Powieści na przykład takie jak Harry Potter, J.K. Rowling czy saga Sapkowskiego o Wiedźminie łączą kluczowe czynniki, które ułatwiają międzynarodowy sukces książki dla młodzieży. Obie serie, mimo że tak różnorodne, pochodzące z dwóch różnych kultur, skierowane do różnych odbiorców, osiągnęły szczyt międzynarodowych list bestsellerów. Adaptacje filmowe przyciągnęły ludzi w różnym wieku do polskiej książki. Wykorzystanie różnych kanałów marketingowych nie tylko zwiększyło zyski wydawnictw i sławę autorów, ale nagła wszechobecność tytułu w różnych segmentach rynku nadała książce Sapkowskiego wyjątkową symboliczną jakość. Wiedźmin, który rozpoczął swój sukces jako serial książkowy na rynku zachodnim, dzięki technice promocji, nowoczesnej promocji i brandingu stał się najnowszym znakiem towarowym Polski, a także postacią kultury młodzieżowej swoich czasów. Inną zasadą waloryzacji sukcesu narodowej marki jest wskaźnik nagradzania literatury. Podczas licznych konkursów, będących giełdami wartości, odbywa się promocja tekstów, z którymi każde dziecko powinno się zapoznać. Polska literatura może pochwalić się wieloma sukcesami, chociaż nie jest to lista zbyt długa i dotyczy głównie obszaru ilustracji dziecięcej. Tutaj przykład Niezielińskich. Można powiedzieć, że ukształtowała się Polska Szkoła Ilustracji Dziecięcej. Prym widzi obecnie Iwona Chmielewska, która została dwukrotnie nominowana do Międzynarodowej Nagrody IBBY. Ostatnio, wiadomo z ostatnich dni, z 2020 roku. Przyznawana co dwa lata przez IBBY za całokształt twórczości autorom i ilustratorom książek dla dzieci Nagroda imienia Hansa Christiana Andersena, nazywana również Małym Noblem, została przyznana jedynie Zbigniewowi Rychlickiemu, wybitnemu polskiemu grafikowi i ilustratorowi w 1982 roku. Chmielewska natomiast dwa razy zdobyła nominację do tej nagrody. Również niezwykłymi dokonaniami na rynku, na giełdzie nagród literackich mogą się poszczycić Piotr Socha, Wojciech Grajkowski, którzy za książkę Pszczoły otrzymali Nagrodę Główną za najlepszą naukową książkę roku w kategorii książka dziecięca w Niemczech. Polacy są także laureatami innych międzynarodowych nagród, m.in. Nagrody Literackiej imienia Janusza Korczaka, Astrid Lindgren Memorial Award, tutaj Bogdan Butenko, Wanda Chotomska, Joanna Papuzińska, ale wielu innych. Nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. O ile jednak widać wyraźny wzrost świadomości wydawców w kwestiach promocji polskiej literatury, to nadal brakuje przestrzeni do naukowego namysłu nad współczesną literaturą dziecięcą za granicą. Potrzeba międzynarodowego namysłu nad polską literaturą, która będzie kształtować imaginarium na temat polskiej książki dziecięcej i pomoże lepiej zrozumieć jej uwarunkowania i sensy symboliczne oraz będzie upowszechniać polską twórczość. Dyskusja ta mogłaby ustalić szersze zapotrzebowanie dla unikalnej książki dziecięcej. Ponadto pozostaje wiele niesamowitych polskich dzieł, które nie doczekały się jeszcze swoich tłumaczeń, a w pełni na nie zasługują. Unikatowa na tle świata polska seria podróżnicza Nela Mała Reporterka czy prace małego podróżnika Szymona Radzimierskiego nie mają swego odpowiednika za granicą. O dziwo, nie doczekały się także swego tłumaczenia.
Podobnie nie mamy tłumaczeń prac Michaliny Olszańskiej. Choć zapowiadało się obiecująco, z pewnością znalazłaby też swojego zagranicznego czytelnika, to myślę, że nie dojrzeliśmy chyba jeszcze do tłumaczeń juweniliów. Tym bardziej, że wciąż musimy uporać się z brakiem wielu flagowych polskich dzieł, które nie zostały przetłumaczone na język angielski. Dopiero w 2020 roku ma ukazać się pierwsze anglojęzyczne tłumaczenie Akademii pana Kleksa. Kolejną częścią, na którą chciałabym zwrócić teraz w tym miejscu szczególną uwagę, jest polska sztuka designu i prześledzić rzutem oka na polskie książki ilustrowane dla dzieci. Do tej pory w dyskusji na temat literatury dziecięcej zajmowaliśmy się dwoma problemami, w których za przemianami programowymi w Polsce szedł rozkwit designu książki dziecięcej i reorganizacja całego rynku wydawniczego. Polska literatura stała się zarazem lokalna, skupiona na marginesach, ale i globalna, kreująca świat nomadyczny i zmienny, wyznaczająca nowe trendy. Od ponad dekady polskie książki dla dzieci zaczęły być doceniane na świecie i kształtują międzynarodową branżę wydawniczą. Po omówieniu dynamiki rozwoju polskiej marki na rynku narodowym i międzynarodowym przyszła pora pokazać, co wyróżnia polską markę. Możemy powiedzieć, że polska marka ma dwie odsłony. Pierwszą reprezentuje picture book, a drugą gatunek fantasy. Interesuje mnie przede wszystkim pierwszy typ. Polska bowiem wyspecjalizowała się w tworzeniu artystycznej książki obrazkowej. Specyficzna forma tej książki obrazkowej jest skierowana najczęściej do najmłodszych. Określa się mianem ewenementu natury edytorskiej. W tego typu książkach tekstu jest niewiele lub nie ma go wcale, natomiast główny przekaz daje kod wizualny. W publikacjach tego typu właśnie sfera wizualna odgrywa nadrzędną rolę, a słowo jest dodatkiem i powinno być skomponowane razem z obrazem. Książka obrazkowa to zjawisko nierozerwalnie związane z charakterem współczesnej cywilizacji, która została zdominowana przez kod ikoniczny. Picture book jest właśnie wskaźnikiem tych przeobrażeń. Co się natomiast dzieje z książką obrazkową w najnowszej literaturze dla dzieci? Przede wszystkim współczesne polskie picture booki są tworzone na bazie nowej techniki designu. Używają technologii druku, intermedialności. Niejednokrotnie możemy zobaczyć, kiedy książki dla dzieci zostają przekształcone na przykład w gry dla dzieci. To spotkało na przykład książkę Grzegorza Kazdepkę. I otwierają one się przez to na postmodernistyczny idiom współczesnej sztuki. Nadają nowe sensy, tworzą nową jakość na światowym rynku wydawniczym i wyznaczają nowe szlaki. Szerokie spektrum edytorskich technik jest wykorzystywane w tym zakresie. Od metodyki typograficznej, wizualnej, symboliczno-realistycznej. Bardzo dużej uwagi poświęca się detalowi i precyzji wykonania ilustracji. Polski wizualny dyskurs wyróżnia się na tle światowego designu i coraz częściej jest dostrzegany również w środowisku. Ostatnio dokonania najmłodszych artystów zebrano w książce Polska Szkoła Książki Obrazkowej. Polscy artyści młodego pokolenia wypracowali niesamowity rodzaj artystycznego emploi. Wykorzystują dzięki często nieoczywiste rozwiązania. Książki są bardzo często małymi, wielkimi dziełami sztuki. Są do tego niezwykle różnorodne. Czytelnik staje się niejednokrotnie bohaterem samej fabuły. Wśród nowości wydawniczych coraz częściej znajduje się też książki artystyczne, które nazywamy czasem książką eksperymentem. W książce dziecięcej nakłada się na siebie kilka obszarów pojęciowych, typowych dla kultury prefiguratywnej, o której mówiliśmy wcześniej. Paidocentryzm, czyli to, co stawia dziecko w centrum, postmodernizm, czyli wykraczanie, dekonstrukcja dawnych form i norm, i subwersywność, czyli odwaga również w wyrażaniu bardzo wielu tematów i szukanie nowych form artystycznych. Kiedy przyjrzymy się tematyce polskiej marki zagranicznej, możemy dostrzec kilka obszarów wspólnych, wokół których zorientowane są publikacje, które pokrywają się również z zagraniczną i rodzimą tendencją. Pierwszy to nurt postpamięci. Tutaj możemy zaliczyć
wpisuje się w ten nurt seria Wojny dorosłych, historie dzieci. Cykl ten ma na celu w jakiś sposób przepracowanie traumy wojny i stalinizmu. Szczególnie tutaj istotne jest ukazanie pewnego konstruktu dziecięcego głosu, który przeciwstawia się oprawcy. Autorzy serii wykazują tendencję do przeciwstawiania się konwencjom, ostentacyjnie dystansują się od starych, dydaktycznych wzorców i norm oraz próbują wyrazić niekonwencjonalny, kontrowersyjny nieraz sposób postrzegania wojny przez dziecko. Prace te zgłębiają punkt widzenia historii przez dziecko, ale są adresowane do dziecka XXI wieku. Nurt kolejny to nurt użytkowy, w którym zaczęliśmy niezwykle silnie przodować, tak zwany non-fiction, związany silnie z tym, co możemy rozpatrywać jako współczesną markę związaną z edukacją ekologiczną i przyrodniczą. Odnajdziemy tu cykle poświęcone wszechstronnej edukacji dzieci, ale przekazanej w formie pełnej humoru i dystansu. Książki wydane są tutaj w formie wielkoformatowych tablic, z których każda to misternie skomponowana plansza. Kolorowe ilustracje są pełne szczegółów, a krótki, przystępny tekst tylko objaśnia to, co się na nich znajduje. Ale zawiera też wiele dodatkowych informacji i ciekawostek. Przez to prace te są osadzone w interdyscyplinarnej problematyce z zakresu geografii, botaniki, historii, a nawet antropologii kulturowej. Kolejny nurt to nurt partycypacyjny. Zajmuje się on pokazywaniem praw dziecka, emancypacją dziecka oraz pokazywaniem problemów stricte z nim związanych. Tutaj, w tym nurcie, przoduje szczególnie Grzegorz Kazdepkę i Janusz Korczak. Możemy powiedzieć, że właśnie Król Maciuś I i Jak kochać dziecko to dwa fundamentalne teksty, które ukształtowały sposób postrzegania współczesnego prawa, współczesny sposób postrzegania również dziecka. Kolejny nurt to nurt tożsamościowy. Znajdziemy tutaj między innymi cykle biograficzne, niezwykle również popularne współcześnie, i całą biografistykę dziecięcą. Jeśli chodzi o najczęściej tłumaczoną książkę z tego zakresu za granicą, jest to książka Piątkowskiej, To ja Malala. Ostatni nurt z tego całego zestawienia to nurt rozrywkowy. Możemy tutaj włączyć różnego rodzaju powieści detektywistyczne, beletrystykę, teksty sensacyjne. Tutaj również plasuje się Kazdepkę, między innymi jego cykl o detektywie pozytywce, ale również ostatnia przygoda detektywa Noska Mariana Orłonia z ilustracjami Jerzego Flisaka, ale również wiele, wiele innych tekstów. Wszystkie składają się one na filary marki literatury prefiguratywnej. Przyglądając się rozmaitym tekstom, można stwierdzić, że próbują one stworzyć pewien rodzaj ponowoczesnej poetyki wizualnej. Historia polskiej marki literatury dla dzieci to jedna z najbardziej pasjonujących kronik rejestrujących rozwój europejskiej cywilizacji i demokratyzowania się społeczeństw, ale i literatury. Literacka marka jest to figurą, wokół której skupione są konstelacje kluczowych problemów nowoczesności. Mechanizmy biopolityki, władzy nad pamięcią i kulturą, dystrybucją śladów w literaturze osobnej, ale i również miejscem dziecka w kulturze lokalnej i ogólnoludzkiej. Od początku obecnego stulecia polska książka ilustrowana, w tym książka obrazkowa, rozwija się dynamicznie. Twórczo czerpie ze świetnej tradycji, a jednocześnie wytycza nowe wysokie standardy pomysłowością i oryginalną urodą projektów, przez co staje się rozpoznawalna zarówno na rynkach lokalnych, jak i światowym. Polska książka XXI wieku to definitywnie marka XXI wieku. Znosi ona bariery językowe, uwodzi swojego czytelnika, ale odwołuje się też do czytelnika, który jest konsumentem wielu kultur, jest homme du monde, jest Weltmanem. Szanowni Państwo, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.